To jest jakiś zwierzę mnie nie przymusza. Dobra, dobra, spoko. Siemanko mordeczki, jestem tutaj z moim ziomeczkiem Sepkiem w barze Walk Wiet przy Abrahama. Tutaj Sepek ma wontona klasycznego. Dwie łyżki. Dwie łyżki, no. A ja czekam na swojego kurczaka w cieście kokosowym. Jako, że nie lubię akurat kapuchy, no to mam akurat podwójny roz. Pewnie sobie wezmę widelec, no bo szczerze mówiąc, że nie za bardzo umiem jeść. Nie bardzo umiem jeść już pałeczkami. To chyba nie wiedziałem tej pałeczek. A ja akurat nie wiem, czy są. Myślałem, że może są, jakby były, to dam sobie radę, ale widzę, że są normalne sztuczce, także ja teraz czekam akurat na alarm tego oto właśnie czujnika. No i jak sobie tak smakuje? Pyszniutka. Ja szczerze mówiąc nie jestem z upożarcą. O kurde. Weź jeszcze raz na zupę. Tutaj mamy tak, pierożki wow. Na dzień, takie zasmażone jak widać. Takie wontony po prostu. Tak. To jest generalnie z wieprzowiną, czyli mamy jeszcze mięsko. Tak wygląda, nie wiem jak ono jest preparowane, ale to naprawdę nie banalnie smakuje. To prawdopodobnie jak grzyby. Shiitake. Albo mun. Albo mun. No i tutaj jeszcze jajko. No i makaron taki jak no. Widać. Właśnie, a co tutaj jest w tym? A, to jest właśnie czosnek. Taki czosnek marynowany? Dokładnie. No, o kurde. Właśnie zapomniałem go dobrać. No właśnie, bo tak widzę, kurde, że coś tutaj jest. Ja sobie go dodaję od razu z zalewą. No to Sebas, idealnie. Mam nadzieję, że nie posmakuje mój kurczak. Oczywiście zaraz zrobimy też, jak już będzie, to zrobimy ujęcie na moją szamkę, jak ja będę szamał swoje. No, jak tam Seba? Delicja. No to zajebiaszczo. No i obiad. Oho, jest moje.